Nie było mnie przez ostatnie trzy tygodnie, ponieważ albo sam przebywałem w medytacyjnym odosobnieniu, albo uczyłem medytacji. A móc wziąć wolne, to dla mnie zawsze wielka radość. Jak nauczam, tak sam postępuję. Po nowym roku byłem dość zmęczony. Miałem dużo zajęć. Poza tym. Jak zazwyczaj powtarzam, zwłaszcza pozostałym mnichom, starzeje się. Ale oni są tacy mili, mówią, że wcale się nie starzeję. To takie miłe, tym bardziej, że mam już prawie 70 lat. Odpowiadają mi: Wcale się nie starzejesz. Ty już jesteś stary. Dziękuję bardzo. Dziękuję <laughs> bardzo. Ale tak dobrze jest mieć trochę czasu dla siebie, z uprzejmości i współczucia dla samego siebie. Nawet ja muszę brać wolne, żeby móc potem opuścić odosobnienie i przyjść was uczyć, dawać z siebie wszystko i zachować jeszcze dużo energii na później. Ludzie bywają w życiu bardzo zmęczeni. To duży problem. Życie nie jest proste, nawet dla mnicha, ale mamy dużą korzyść w postaci tego, że naprawdę wiemy, jak medytować. Mamy klasztory, w których możemy znaleźć zaciszne miejsce i sobie usiąść, lub zwyczajnie pospacerować i odnaleźć spokój. Czasem przychodzicie w takie miejsce jak to, gdzie dużo mówimy, nauczamy, można czytać książki i filmy wideo, a raczej czytać książki i oglądać filmy. Ale bardzo często prawdziwą potrzebą człowieka przychodzącego w takie miejsce jest po prostu przebywanie tutaj i chłonięcie atmosfery akceptacji, tego że nikt nas nie ocenia, cieszenie się ze zwykłego przebywania w tym miejscu. Opowiadałem wielu osobom historię o tym, jak pewnego dnia po obiedzie przyjmowałem gości w klasztorze Bodiniana w Serpentine. I podszedł do mnie człowiek, którego nigdy wcześniej nie spotkałem. Ale z dziwnych przyczyn pamiętałem jego głos. Powiedział, że jest lokalnym nadzorcą budowlanym w naszym regionie. Kiedy budowaliśmy nasz klasztor, to on zajmował się na koniec sprawdzaniem, czy każdy budynek spełnia odpowiednie wymogi. Spytałem go więc, dlaczego przyszedł. Odpowiedział, że nie przyszedł niczego sprawdzać ani zatwierdzać, ponieważ to jego ostatni dzień na tym stanowisku. Po południu przechodził na emeryturę. Przyszedł, żeby podziękować mi za parking. To było dziwne. Podziękować mi za parking. O czym ten człowiek mówił? Odpowiedział, że nie jest buddystą i nie potrafi medytować. Ale kiedy tylko w pracy dopadał go stres, Wsiadał do samochodu, jechał do naszego klasztoru i stawał na parkingu na 15 minut, może pół godziny. Czuł się po tym o wiele lepiej i wracał do pracy. Powiedziałem, że jak najbardziej go rozumiem. Czasem potrzebował jedynie miejsca tchnącego spokojem. Tego spokoju, mam nadzieję, że wielu z Was poczuło go podczas medytacji. Człowiek ten nie mógł odnaleźć w pracy. Miał bardzo wymagające stanowisko. Te wszystkie wielkie firmy budowlane nękały go o zatwierdzanie swoich dokumentów na czas. I starał się jak mógł. Wszyscy staramy się w pracy jak tylko możemy, ale to czasami takie męczące. Dlatego kiedy człowiek jest tak zestresowany lub zwyczajnie wyczerpany, wystarczy, że uda się w ciche miejsce, spokojnie usiądzie i nikt nie będzie zawracał mu głowy. Pamiętam, że kiedy byłem młodym mnichem, w Tajlandii ludzie przychodzili do klasztorów nie po poradę. Chcieli tylko usiąść gdzieś na terenie klasztoru, zwłaszcza gdy był to cichy i spokojny klasztor. Usiąść gdzieś, zrelaksować się i zaczerpnąć energii z tego miejsca. Kiedy już się zaczerpnie energii z takiego miejsca, ciało i umysł czują się o wiele lepiej. Przychodzicie do naszego klasztoru raz w tygodniu lub co dwa tygodnie i za każdym razem opowiadam Wam te same stare historie. Ale nie po to przychodzicie do tej świątyni. Przychodzicie, ponieważ mamy tu do zaoferowania co innego: akceptację, spokój, życzliwość, po prostu radość. Kogoś, kto się do Ciebie uśmiechnie i zaakceptuje Cię takiego, jakim jesteś. Jedną z najważniejszych cech buddyzmu jest właśnie życzliwość i współczucie. Dajemy je innym, nie oczekując niczego w zamian. Dawanie i służba. Dzięki tej służbie, jeśli jest naprawdę szczera, można to poczuć. Czujesz, że nikt od ciebie niczego nie oczekuje. Jesteś całkowicie akceptowany taki, jakim jesteś. Nie mamy tu żadnych ograniczeń określających, kto może przychodzić do tej sali i zostać buddystą. Każdy może zostać buddystą. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy zdesperowani. Oczywiście to nieprawda. Mnóstwo osób tu przychodzi. Mam naprawdę dużo współczucia dla ludzi, którzy wyglądają inaczej lub zachowują się inaczej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i przeżywają ciężkie chwile. Ludzi, których mózgi tak naprawdę inaczej funkcjonują. Kto zna moją historię, wie dlaczego szczególnie mi zależy, by to miejsce było dostępne dla wszystkich. W czasach studenckich miałem dwóch przyjaciół chrześcijan. Sam byłem już wtedy buddystą. I toczyliśmy wspaniałe dyskusje o prawdziwej naturze rzeczywistości. Bardzo chcieliśmy ją zrozumieć. Nie baliśmy się zadawania trudnych pytań. Jednak uświadomiłem sobie, że prawda, religia czy duchowość to nie tylko zadawanie pytań i rozwiązywanie trudnych problemów życiowych. To coś znacznie więcej. To życzliwość i współczucie. Wracając do tematu, moi dwaj chrześcijańscy przyjaciele wspomnieli mimochodem, że zgłosili się na ochotników do pomocy w lokalnej placówce dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi. Jeden z tamtejszych oddziałów zajmował się terapią zajęciową dla osób z zespołem Down. A moi dwaj chrześcijańscy przyjaciele zamierzali pomagać tam przez jedno popołudnie w tygodniu. Nie mogłem pozwolić, żeby moi przyjaciele chrześcijanie byli lepsi ode mnie, buddysty. Powodowała mną zwykła duma. Skoro oni mogli to zrobić, ja mogłem lepiej. Wiecie, jak to jest, kiedy jesteście młodzi i chcecie prześcignąć kolegów. Zauważyłem jedną rzecz, która nie podoba mi się do dziś. Kiedy spoglądam wstecz na czasy szkolnych klasówek i sprawdzianów, przypominam sobie, że takie patrzenie na sprawę nie miało dla mnie sensu. Mój najlepszy kolega, siedzący obok mnie w ławce, nie znał odpowiedzi na pytanie, więc próbowałem mu pomóc. Uważałem, że to współczucie. Tak powinienem postępować jako buddysta. Ale nauczyciel powiedział, że to oszukiwanie. Nieprawda, proszę pana, to współczucie. Przecież w prawdziwym życiu tak się właśnie postępuje. Czy to w biurze, w parlamencie, czy gdziekolwiek indziej. Wszędzie sobie pomagamy. Dlaczego więc w szkołach nie wolno sobie pomagać podczas sprawdzianu? To bardzo nie fair. W każdym razie wspaniale było móc służyć pomocą. W tym wypadku była to pomoc osobom z zespołem Downa. Oczywiście, poszedłem tam uważając, że jestem od wszystkich lepszy i mądrzejszy. Ale to była doskonała okazja, by się przekonać, jak bardzo ci ludzie mnie przewyższali. Jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną, byłem w głębokim szoku. Byłem w głębokim szoku. Otóż poprzedniego dnia zerwałem z dziewczyną. Nie byłem wtedy mnichem, tylko studentem. Nikt o tym nie wiedział. O takich rzeczach nikomu się nie mówi. Ale jeden z tych pacjentów z zespołem Downa przybiegł do mnie i nigdy tego nie zapomnę. Bardzo mocno mnie przytulił. Pamiętajcie, że byłem Anglikiem. W Anglii zazwyczaj nie przytula się ludzi publicznie. Ale wtedy poczułem tyle życzliwości i współczucia, że zwyczajnie się rozpłynąłem. I zapytał mnie, co się stało? Jak on u Licha mógł cokolwiek przeczuwać? Tymczasem wiedział, że miałem jakiś problem emocjonalny. Był na tyle wrażliwy, że od razu to wychwycił. Ilu z Was, gdy ktoś cierpi z jakiegoś powodu, Oczywiście ukrywając to. Ilu z Was potrafi przeniknąć przez te bariery, wychwycić to natychmiast i mocno go przytulić? Niewielu ludzi to potrafi. Ale niektórych cechuje niezwykle głęboka emocjonalna wrażliwość. Oni widzą to od razu. Wielka szkoda, że w dzisiejszych czasach nie wolno nam się nawzajem przytulać. Choćby wczoraj odprawiałem pogrzeb i pewna pani bardzo doceniła to, co powiedziałem. Spytała więc, czy może mnie uściskać. Jako mnichowi nie wolno mi tego robić, więc tylko uścisnęliśmy sobie dłonie. Nawet to było dla mnie ryzykowne. Wspaniale było jednak móc komuś pomóc i przeniknąć przez barierę jego smutku. Wtedy w tamtej placówce nauczyłem się tak wiele o sile emocjonalnej. Bardzo trudno ująć to w słowa. Podobnie się czujecie przychodząc w takie miejsce jak to. Czujecie się akceptowani. Wiecie, że możecie się rozluźnić, że jest takie jedno miejsce na świecie, gdzie nikt was nie ocenia. Podczas ostatniego odosobnienia, które prowadziłem, wielu z was tam było po raz kolejny. Czasem mówię, że nie stawiamy na koniec ocen. Może powinienem to zmienić i zacząć stawiać oceny osobom, które bardzo dobrze medytowały, które zachowywały szlachetną ciszę, czyli nie rozmawiały. Takim, które medytowały naprawdę dużo i wstawały bardzo wcześnie rano. Czy powinienem stawiać Wam ocenę tak jak w niektórych szkołach, czyli A, B, C, D, E lub F? Ale czy wiecie, co te oceny u mnie oznaczają? Odwróciłem ich znaczenie. Zwykle najlepsza ocena A tu oznacza arogancki. Zwykle najgorsza ocena F tu oznacza fantastyczne. Zwykle kiepskie E u mnie znaczy ekstra. A ocena B tu oznacza nie bardzo dobry, tylko, powiedzmy, banalny. Innymi słowy, chodzi o zmianę postrzegania tych ocen, żeby je bardziej akceptować. Wiecie, jak to jest. Usiłujecie sprostać czyimś oczekiwaniom. To jedna z rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy dużo bardziej spięci. Jesteś jaki jesteś, i po pewnym czasie ludzie to dostrzegają, a jest w nas wszystkich tyle piękna i bogactwa. Ciężko jest tego ludzi nauczyć. Wszyscy mają w sobie bardzo dużo piękna i wszystko jest z nimi w porządku. Czasem mówię to ludziom, na co odpowiadają, że ich nie znam, bo gdybym ich znał, miałbym o nich inne zdanie. Ale ponieważ jestem mnichem, widzę o wiele więcej niż ludzie sądzą. Czasem patrzę na człowieka i widzę w nim tyle niesamowitego piękna i innych wspaniałych rzeczy.